Opolu zaprezentowano dziś 4 nowe bloki Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ich przyszli lokatorzy nie mogą jednak liczyć na traktowanie takie, jakie w tej miejskiej spółce zapewnił sobie prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Podczas gdy po 5 latach otrzyma on akt własności 2 mieszkań TBS-u, zwykli lokatorzy w ogóle nie będą mieli szansy wykupienia lokali towarzystwa. Tomasz Gdula. Prezydent Opola, jedyny w Polsce samorządowiec, który w podległym sobie Towarzystwie Budownictwa Społecznego nabył na bardzo korzystnych warunkach 2 mieszkania, dumnie prezentował dziś 4 nowe bloki TBS-u przy ulicy Nastrojowej. Formuła TBS-u jest formułą, która dowodzi na to, że chyba nie ma lepszego pomysłu na to, jak budować mieszkania, budować je w przystępnej cenie, budować je w wysokim też standardzie. Mało kto wie o tym więcej niż prezydent Opola. Dlatego zapytaliśmy, czy Arkadiusz Wiśniewski nabył przy ulicy Nastrojowej jakieś mieszkania, podobnie jak miało to miejsce w apartamentowcu TBS przy Oleskiej. Ale dosłownie uciekł od odpowiedzi. Dziękuję serdecznie. Jakieś mieszkania pan tutaj nabył? W zaprezentowanych dziś blokach lokatorzy będą mieli prawo mieszkać przez 15 lat. Później poddani zostaną weryfikacji i jeśli okaże się, że zarabiają zbyt wiele jak na kryteria TBS, będą musieli szukać nowego lokum, gdyż w ogóle nie przewidziano opcji wykupu lokali na własność. Radny Platformy Obywatelskiej Tomasz Kaliszan zwraca uwagę, że sobie samemu w apartamentowcu TBS przy ulicy Oleskiej prezydent zagwarantował bardzo szybką ścieżkę dojścia do własności, a zwykłym Opolanom takiej możliwości odmawia. Najlepszym takim rozwiązaniem jest wprowadzenie regulaminu, który pozwala na dojście do własności danego mieszkania w ramach TBS-u. No, takie regulaminy, jak wiemy, już funkcjonują w Opolu, na przykład przy ulicy Oleskiej. Tam jest bodajże, z tego co pamiętam, 5 lat. Nie rozumiem do końca zmiany regulaminu na aż tak niekorzystny i aż tak wyśrubowany w stosunku do mieszkańców. Zapytaliśmy prezydenta, dlaczego lokatorzy nowych bloków będą mieli zagwarantowany dach nad głową tylko przez 15 lat, bez prawa wykupu lokali. Czekamy na te 400 mieszkań, które Patryk Jaki z Januszem Kowalskim mieli zbudować i myślę, że tam będziecie Państwo decydować, żeby jak najszybciej mieć własność w tych mieszkaniach. 5 lat temu budowa nie ruszyła, może wreszcie byłoby fantastycznie, gdyby ta budowa ruszyła, bo polskie rodziny czekają na te obiecane mieszkania przez posła Jakiego i posła Kowalskiego. Atakowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości to w tej sytuacji taktyka co najmniej chybiona, nie mówiąc już o tym, że jest kolejną ucieczką od odpowiedzi na istotne przecież pytanie. Mieszkania TBS-owskie zostały wybudowane znacznym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc niech pan prezydent nie mówi, że tego rodzaju polityka przez rząd obecny nie była prowadzona i niech on nie odnosi się ad personam do tego rodzaju kwestii, bo to wsparcie rzeczywiście realne płynęło. Przypomnijmy, że kilkaset rodzin z bloków TBS, między innymi przy ulicy Stokrotek, od ponad 20 lat nie może doczekać się wykupu najmowanych mieszkań. W kampanii przedwyborczej pan prezydent Wiśniewski obiecywał, że jeżeli dojdzie do władzy, to pomoże nam właśnie w wykupie naszych mieszkań. Zamiast tego lokatorzy żyją de facto w wynajętych mieszkaniach i nękającym ich od 25 lat poczuciu niepewności. Nerwowe reakcje prezydenta na pytania o jego politykę mieszkaniową dowodzą, że Arkadiusz Wiśniewski ma pełną świadomość, jak głębokim cieniem na jego wizerunku położyło się przejęcie 2 mieszkań w apartamentowcu przy ulicy Oleskiej oraz fakt, że mimo wyborczych obietnic nie kiwnął palcem, by ułatwić dojście do własności lokatorom kilkuset mieszkań w opolskich TBS-ach. Tomasz Gdula, Kurier Opolski.